Redaktora Tomasza Zrelikowskiego. Witam serdecznie. No dziś trochę jeszcze o synodzie porozmawiamy, żeby nie skupiać się tylko na tym, co się dzieje w Polsce. Bardzo, powiedziałbym, istotna rola polskich biskupów nam się wyłania na tym synodzie. Bardzo wielu biskupów zachodnich, przede wszystkim niemieckich, ale nie tylko. Niektórzy Amerykanie, Amerykanie tutaj też dobrą rolę odgrywają. Z kilku takich bardzo silnych postaci amerykańskich, ale niestety są też biskupi, którzy powiadają kompletne bzdury o tym, na przykład, że komunia nie tylko dla rozwodników w nowych związkach, ale także dla homoseksualistów powinna być dopuszczalna w związkach. Natomiast Polacy, nie tylko Polacy z Polski, również biskupi katolicy polskiego pochodzenia bardzo jasno i bardzo jednoznacznie deklarują wierność ortodoksji. No dzisiejsza, wczorajsza wypowiedź metropolity Rygi, arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza, to jest przewodniczący konferencji episkopatu Łotwy, z Łotwy Polak, to znaczy nie, to nie jest misjonarz, który tam pracuje, mówi bardzo mocno: dopuszczenie do komunii osób żyjących w nowych związkach będzie aktem niesprawiedliwości wobec tych par, które walczą o uratowanie swego małżeństwa i które z ogromnym wysiłkiem pozostały sobie wierne. Nikt z nas nie jest przeciwny miłosierdziu dla rozwiedzionych, którzy zawarli nowe związki, czy też wobec homoseksualistów. Nie można jednak wypełniać pojęcia miłosierdzia treścią oderwaną od prawdy, sprawiedliwości, żywej tradycji Kościoła. Tutaj potrzeba pogłębienia, mówił arcybiskup Stankiewicz w auli synodalnej, a dalej wyznał, że wierni świeccy na Łotwie, nie tylko na Łotwie, ale akurat on mówił o Łotwie, są zaniepokojeni tym, co się dzieje na synodzie. Proponuję, byśmy się zatrzymali, arcybiskup, na tym, że ułatwiono procedury orzekania nieważności małżeństwa i żeby się zajęli małżeństwem w końcu, zamiast się zajmować rozwodem i jak ułatwić życie tym, którzy zostawili swoich mężów czy swoje żony i swoje dzieci, to żebyśmy się zajęli tymi, którzy no, są wierni temu, do czego zostali powołani. No, bardzo w końcu synod miał być o rodzinie. Dokładnie tak, a jest na razie o rozwodzie. Znaczy, na razie nie spełnia swojej roli, o tak bym powiedział, przynajmniej w medialnym przekazie, bo oczywiście są biskupi, którzy się zajmują tym, co powinni. Dalej arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, kilka dni temu na konferencji prasowej bardzo mocno przypomniał, że żaden autorytet na ziemi, my dodajmy nawet papież, nie może rozwiązać związku, który został w ważny sposób zawarty. A więc rozważając każdy z przypadków osobno i towarzysząc obu stronom z przyjaźnią, trzeba zastanowić się nad ostatecznym pytaniem, co powinno oznaczać nawrócenie, które miałoby być zwieńczeniem drogi pokuty. Dlatego, że jeśli nawrócenie jest tylko w sferze pragnień, emocji i dążeń, to nie jest prawdziwym nawróceniem. Pierwszy związek małżeński jest ważny, nawet jeśli pożycie w drugim związku jest piękne i pełne dobra. Co to oznacza? No to oznacza, że dopóki przynajmniej współżycie w drugim związku nie zostanie zakończone, czyli jeżeli nie będzie podjęta realna droga naprawy grzechu, a każdy akt seksualny poza ważnie zawartym małżeństwem jest grzechem według nauczania katolickiego, co do materii grzechem ciężkim, nie tylko jeszcze u katolickiego nauczania, no to niestety nie ma mowy o pokucie i w związku z tym nie ma mowy o postanowieniu poprawy i nie ma mowy o możliwości przystąpienia do Eucharystii. Jeśli coś zaskakuje w całej tej debacie, to tylko język, jakiego używają niektórzy biskupi, szczególnie zachodni biskupi. Oni na przykład mówią o tym, że Kościół odmawia komuś prawo do komunii. Otóż to nie Kościół odmawia osobie rozwiedzionej prawa do komunii świętej i nawet nie rozwód jest przyczyną tej odmowy, tylko ponowny związek. Kościół nie może, to nie jest czekoladka, że dajemy każdemu, kto chce. A nawet czekoladki się nie daje każdemu, kto chce. Cóż to oznacza prawo do komunii rozumiane chory, jako jakieś... Dokładnie tak, jak ktoś jest artykuł chory... Artykuł pierwszej potrzeby, który każdemu ma przyznawać więc po bez pierwsze, żadnych to warunków. Nie, ale to nie Kościół odmawia. To decyzja tego człowieka sprawia, że on nie może przystąpić do komunii świętej. Jego decyzja o wstąpieniu w kolejny związek małżeński jest... czy kolejny związek, bo dla Kościoła to nie jest małżeństwo, pamiętajmy też o tym, jest, jakby to powiedzieć, przyczyną, dla którego on nie może przystąpić do Komunii Świętej. I Komunia Święta w jego przypadku, i znowuż to nauczanie i Pisma Świętego, i ojców Kościoła, i tradycji katolickiej jest jednoznaczne. W tym przypadku udzielenie mu Komunii Świętej nie byłoby aktem miłosierdzia, tylko wręcz przeciwnie, dlatego że niegodne przystąpienie do Komunii Świętej, jak mówi już święty Paweł, to jest jakby sprowadzenie ognia na siebie, ognia, które nas jak piekielne spala.
Więc to jest akt braku miłosierdzia, a nie, nie miłosierdzia. Ale do zachodnich biskupów mam takie proste pytanie, bo oni tak często pytają o tym, że trzeba tak pomóc tym rozwodnikom i że to jest taki poważny problem i że najlepiej by było, żeby ten problem rozwiązywać na poziomie lokalnych episkopatów, bo różne episkopaty mają różne problemy, w różnych krajach są różne. No więc jak są tacy otwarci, to ja mam proste pytanie. Czy zdaniem niemieckich biskupów w Afryce będzie można udzielać komunii świętej poligamistom? Na przykład facet ma 8 żon, no ale żal mu, że ma 8. No, chciałby mieć jedną, ale no nie chce oddalić pozostałych. Lubi tą najmłodszą, lubi te sprawy, no więc nie oddala, nie decyduje się na życie chrześcijańskie. Czy zdaniem niemieckich biskupów można mu udzielać komunii świętej, czy nie? Jakoś tak podejrzewam, że żaden z nich wprost nie powie, że można. Także dlatego, że jest to niezgodne z europejską tradycją, z chrześcijaństwem. Też jest niezgodne. Ale jeśli nie jest się w stanie zgodzić na tak, to nie ma żadnego powodu, żeby nie udzielać komunii świętej jednoczesnym poligamistom. I udzielać komunii świętej poligamistom seryjnym. Bo z punktu widzenia Kościoła to jest, ja bym powiedział, z punktu widzenia Kościoła to jest dokładnie to samo. A z punktu widzenia życia codziennego to lepsza jest zwykła poligamia, bo ten facet się wszystkimi swoimi żonami zajmuje. A nie wybiera sobie i te, które mu są już niepotrzebne, to spuszcza na drzewo. Więc to proste pytanie do niemieckich biskupów. I jeszcze wypowiedź też bardzo dobra, warta przypomnienia arcybiskupa Zwoleńskiego. To jest arcybiskup, reprezentant Episkopatu Słowacji, arcybiskup Stanisław Zwoleński, który mówi, że trzeba się zatroszczyć w końcu o rodziny, które żyją zgodnie z wymogami moralności. To one są normą, którą możemy wskazać innym. A kiedy się z nimi rozmawia, również z ich dziećmi, to zawsze dziękują Bogu i zapewniają, że dzięki Jego łasce mogą żyć razem i przezwyciężać trudności i własne słabości. I takich, powiedziałbym, słów więcej na tym synodzie potrzebujemy. Bo na razie, to jak mówię, oczywiście poza polskimi biskupami, poza afrykańskimi biskupami, którzy nie mówią, żeby legalizować poligamię. Absolutnie. Oni mówią, mówmy o rodzinie. Mówmy o chrześcijaństwie. Tak, nasi wierni niektórzy nie dorastają do wymogów tradycji chrześcijańskiej. Ale to nie jest powód, żeby zmieniać moralność. Tylko to jest powód, żeby mocniej ją głosić. A na Niemcy, niektórzy Amerykanie, niektórzy Włosi mówią, nie, nie, jak nasi wierni sobie nie radzą, to zalegalizujmy cudzołóstwo. Mówił. Powiedzmy, że cudzołóstwo nie jest... A dlaczego nie kradzież? W wielu krajach kradzież jest normą. Pyta biskupów zgromadzonych na synodzie poświęconemu rodzinie w Rzymie Tomasz Terlikowski w drugim dzisiaj Chłodnym Okiem. Dziękuję uprzejmie za wizytę w naszym studio. A już za chwilę kolejny gość i kolejna rozmowa, dlatego warto zostać z Republiką.